Witam, Pasieka Kamionek. Dzisiaj jestem znowu na wsi. Chciałem pokazać taką sytuację, bo mam taką rodzinkę, a właściwie jest to macierzak, z którego na początku, w pierwszych dniach września, wyszła rójka. Taka sytuacja się zrobiła. 2 tygodnie nie zaglądałem i poleciały. Myślałem, że do zimy po prostu zostanie mocna rodzina, a tutaj prysnęła. Byłem 2 tygodnie temu, przywiozłem matkę, żeby zamienić. Niestety nie udało mi się znaleźć tutaj tej młodej matki. Myślałem, że może poleciała gdzieś polatać. Dużo trutni tutaj jest. Myślałem, że się unasienni, wtedy ją łatwiej znajdę, ale teraz przeglądałem i też nie widzę. Zaraz jeszcze raz spojrzymy na te ramki, a potem może pokażę rójkę, która została osadzona w innym ulu. No dobra, nie wiem ile będzie widać, bo oczywiście nie mam jak postawić telefonu. Ale spójrzcie. Teraz muszę pogonić je. Pszczoły są spokojne, nie huczą, więc gdzieś ta matka musi być. Pierwsza rameczka, wiadomo, zapas. Tu się nic nie dzieje. Ale nie jest łatwo znaleźć, bo tych pszczół na następnych ramkach jest całkiem dużo. Przeglądam jeszcze na szybko. Widać trutnie. Chodzą trutnie. Jeszcze młode pszczółki, które się powygryzały z ostatniego czerwiu, ostatnio widocznie. Ale jak tu znaleźć matkę? Następna rameczka. No i znowu trutni trochę. I pszczółki. I nie widać matki. Najgorsze, że nie ma też jajeczek. Czyli coś jest z nią nie tak. Nie zauważyłem jeszcze tutaj. Ale jak widać, no ciężko nawet coś spojrzeć. Najwyżej przyjadę jeszcze raz z matką. No, tu trochę zalane. Ale tu noszą po prostu pokarm. Wyczyszczone komórki, nic w nich nie ma. Pszczół, jak widać, jest dosyć. Tutaj trutnie wszędzie. Ale matuli nie widać. Druga strona. Jak widać, pszczoły jest dosyć.
muszę tę rodzinkę uratować. Przyjadę jeszcze raz, najwyżej z matką, i spróbujemy coś tu zadziałać. Może wybiorą jednak nową matkę, jak ta nie będzie czerwić. No i dobra, na dwóch ostatnich już jest zapas, to nie będę ich nawet wyjmował, składam to. A tak wygląda ta złapana rójka z tamtego ula. Spójrzcie, to jest ile tych ramek? 2, 4, 6 i tutaj siódma to jest nadstawkowa, dostały ją jako pokarm. No oczywiście była za luźno włożona, to dobudowały drugi plaster i zaczerwiły. Zaraz zajrzymy, jak to wygląda. Tutaj matka jest, czerwi, jest wszystko w porządku. Zaraz wyjmę rameczki. No dobra, może uda się tak pokazać. Ta pierwsza rameczka idzie tu trochę pokarmu, a tutaj pociągnęły drugi plaster. Jest zaczerwiony, także musi to zostać odsunięte trochę, niech tam wygryzie się i tyle. Tutaj taka stara, trochę podniszczona ramka, ale jeszcze na zapas może być. Zniosły trochę. I tutaj już się zaczyna. Tak, tutaj już się zaczyna czerw. No i oczywiście doniesiony miód. Z tej strony też mamy czerw. No tutaj też czerw mamy na środku. Tutaj to samo. Też właściwie pół ramki czerwiu. Także jak na taką bardzo późną rójkę, bo już też nie spodziewałem się, mówię, że coś takiego się wydarzy. Nie przyjeżdżam tu często, dlatego to brat zauważył, że się wyroiły. Złapał je tutaj, przełożył do pustego ula. Pojedyncze jeszcze trudnie tu wędrują. O, jest matka na środku. Oznakowana, czerwona oczywiście. Bo to jest taka historia, że to jest też rójka złapana na wiosnę. I po paru miesiącach znowu się wyroimy. Nie wiem, co w tym jest, ale jest. Jak mówiłem, brat to osadził. Przyjechałem za tydzień i chciałem połączyć z jakimiś innymi rodzinkami, no bo mówię, no ile tam mogło te pszczoły się wyroić, ale jak widać chyba spokojnie zostaną na zimę. Tutaj tak, no i na ostatni tam też jest zapas i pszczoły. Widzę, jeszcze pszczoły są z pyłkiem, jeszcze coś tam uzupełniają, także spokojnie powinny sobie dać radę. Trzeba będzie je dokarmić i tyle. A tam, w tamtym macierzaku, po prostu przywiozę matkę i spróbuję poddać mimo wszystko, bo dzisiaj jeszcze im daruję. Ale następnym razem jeszcze przyjeżdżam i podajemy to. I także tak to wygląda. Tak się zadziało. Niespodziewany podział rodzinki. No i zobaczymy. Na razie wygląda to dobrze. Zaskakująco. Bo jak mówię, no wjechałem połączyć, ale jak zobaczyłem, ile ich jest, to nie mam gdzie włożyć nawet. Musiałbym coś kombinować, nie wiem, pozabierać z innych po ramce, żeby coś stworzyć. A tutaj na tylu ramkach spokojnie przezimują. To jest 6 ramek jednak pszczółki. Także powinno być dobrze.
To jest następna rodzinka, którą sprawdzałem. Dwa tygodnie temu wymieniłem tutaj matkę, bo była biała. Nie zmieniły jej w sezonie, także zamieniłem. Matka została przyjęta. Jest już ze swoim czerwiem. Tak jak widać, to jest też ładna rodzinka. Na prawie wszystkich ramkach na razie ma 9. Nie wiem, czy coś się jeszcze da usunąć, ale już jest. Jest dobrze. Pszczółek jest dużo, od pierwszej do ostatniej uliczki. Wszystkie są zajęte. Także myślę, że tu też problemu żadnego nie będzie. No, matka była puszczona z ręki, także byłem ciekawy, czy przyjmą. Spryskałem tylko ramki apimilem i po prostu z klateczki prosto poszło na ramki. Ale jak widać, jesień chyba robi swoje bez żadnego problemu. Dobra, to zamykamy i robimy dalej. No i żeby film nie urywał się tak w pół słowa, to jeszcze chwila podsumowania, bo tu już mamy następny dzień. Jestem przy przyczepie, już ona przyjechała na zimowanie. Trochę pszczoły latają, jeszcze niektóre jakiś pyłek przynoszą. Ale co do tamtej rójki. Nie znalazłem tej matki. Nie wiem, gdzie ona tam jest. Ale jeśli nawet jest, to jest po prostu tak słabej jakości, że i tak nie ma mowy, żeby została. Pojadę po prostu tam i zamienię matkę. Połączę u siebie. Bo musi być, no bo raz, że pszczoły spokojne, a po drugie, no przez te dwa tygodnie na pewno by zostały wyrabowane, tam nie byłoby rodziny, a widać, że jest mocna rodzina i dają sobie spokojnie radę. Także tak to wygląda. Cała ta rójka, no to mówiłem, no było takie zaskoczenie konkretne, bo myślałem, że po prostu będę miał mocną rodzinę na zimę, a tutaj przez pyłek, który przynosiły z gorczycy, bo się okazało, że kilkaset metrów dalej inne jeszcze pole jest, jeszcze kwitnie, także one cały czas tam jeszcze przynoszą i po prostu poczuły przypływ pożytku i stwierdziły, że się jednak rozdzielą. No i tak, jest rodzinka więcej. Jak uda się to ogarnąć, teraz będą zakarmiane ostro, to powinno być wszystko dobrze, bo tam jednak parę ramek tej pszczoły jest. Będzie w porządku. Tutaj teraz zajrzę sobie do przyczepy, bo też muszę sprawdzić przyjęcie matki zamienionej. Ale też rodzina lata, także wszystko powinno być w porządku. Posprawdzam tutaj i też karmię i tyle. Jedziemy do zimy. Do zobaczenia. Jeszcze taki mały fragment z przyczepy. Spójrzcie, to jest rodzinka, która do końca zbierała tam na wrzosie. Co prawda tylko w gnieździe sobie nazbierała, w nadstawce to dosłownie tam pół nadstawki jest. Ale zobaczcie, to są pełne uliczki. Nie mogłem wyciągnąć ramki. Się narolowało pszczół. Myślałem, że coś z matką zrobiłem, bo wyjąłem przedostatnią ramkę, a okazało się, że następna jest już czerw. Czerw, następna jest połowa w jajeczkach, także one jeszcze wcale nie myślą o końcu. I tak naprawdę w tej przyczepie to wszystkie rodziny są w porządku. Zobaczcie, jest. Udało mi się wyjąć jedną ramkę. Też jest pszczół dużo. Teraz spróbuję przymknąć, żeby nie właziły. Gdzie by tu nie zajrzeć, to nie ma biedy. Spójrzcie. Tak to wygląda. Pełne uliczki pszczół. Op. Także tutaj to nawet nie mam za bardzo jak dokarmić, bo te, które tam jest, pół gniazda jest zalane na sztywno właściwie. No i tutaj na czterech ramkach jeszcze czerwiu trochę jest. Także to zostanie. Tu korpusy stoją puste. Czekają już na wiosnę. A tutaj zamieniałem matkę i też jest wszystko ok.
Oj, nie wiem, czy dam radę. Udało mi się też zabrać rameczkę, ale zobaczcie. Nie ma naprawdę biedy. Dobra. Poukładam to. Poukładam i tutaj, gdzie będę mógł wlać, to doleję, bo tutaj miały już co prawda podolewane, ale widzicie, minęły 4 dni i tyle mają w gniazdach, że nie bardzo chcą brać. Może jak pozbędą się czerwiu, poprzekładają, to wszystko sobie poporządkują. Jest dużo pierzgi, bo tutaj właściwie przez kilka ramek ciągnie się pas pierzgi i na dwóch ostatnich, w tych największych rodzinach, to dwie ramki są pełne właściwie pierzgi z miodem. Także nie ma problemu. Tutaj jak ruszyłem, sypałem z ramki, jak towarzystwo wyleciało, to teraz niestety muszą oblecieć dookoła, bo chcą wyjść przez szybę, a jest tylko szczelina i muszą wypadać dołem i wracać. No dobra, tak to wygląda w przyczepce. Zostaje na zimę 5 rodzin i tyle. Na wiosnę z odkładów do dołożenia będę miał jeszcze 4, bo tutaj rodzinka, którą zrabowały, była jako 6. Nic nie zostało. I tyle. Powoli do zimy. Do zobaczenia.